powinniśmy być, ale jeszcze zaraz sprawdzę. Idzie burza i dzisiaj się obawiałam o to połączenie internetowe, ale myślę, że na chwilę obecną nie powinno być problemu. Jesteśmy. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w wideoportalu WLC.pl Lepsza strona Włocławka w programie Studio Karolina. Dzisiaj moim gościem, właścicielka biura podróży Top Travel, Katarzyna Makuch-Michałek. Witam Cię serdecznie, Kasiu. Dzień dobry. Kasiu, dzisiaj spotykamy się w związku z tym, że za parę dni już w piątek oczekiwane przez wszystkich wakacje, tłumy ruszą nad polskie morze, ale my nie będziemy rozmawiali dzisiaj o polskim morzu. Ja bym chciała, żebyś powiedziała mi dzisiaj przede wszystkim, czemu warto wybrać się za granicę, gdzieś tam zagraniczne destynacje, które zakątki świata, te bliższe i te dalsze, warto zwiedzić i co, o czym warto pamiętać, wybierając się właśnie w te kierunki, no i te testy, które gdzieś tam w co niektórych krajach jeszcze są obowiązkowe. No jest tak, oczywiście, że warto wybrać się na zagraniczne wyjazdy. Przede wszystkim pogoda jest gwarantowana. Mhm. Są cudowni, sympatyczni, wiecznie uśmiechnięci ludzie. Ceny są, myślę, że bardziej przyjazne za granicą, szczególnie przy ofercie last minute niż w Polsce. Mhm. Ta wygodna formuła all inclusive, której w Polsce praktycznie nie ma. Ślizgawki, atrakcje dla dzieci, pełen kompleks wypoczynku w hotelu. Mhm. Kwestia to, co lubi. Wyjeżdżają klienci do Grecji, no to trzeba pamiętać, żeby dzieci miały paszporty, dowody osobiste. Mhm. Do tego przy COVID-zie testy. Testy cały czas to, się... To poczekaj, zaraz uporządkujemy sobie. Przejdziemy do tematu Grecji. Powiedziałaś tak, widzę, że mi się trochę internet wiesza. Mam nadzieję, że Państwo widzą nas dobrze. Jeżeli tak, prosiłabym w komentarzu. Nad Włocławkiem jest burza i być może to przeszkadza, ale może nie będzie źle. I powiedziałaś, że tak, pogoda gwarantowana. Tak. Czyli coś, czego w chwili obecnej nie ma u nas nad morze, bo do tej pory było, ale już się zaczęły burze. Zdecydowanie tak? W Polsce jest tak, że dziś 30 i jutro może nastać jesień. Tego no nikt właśnie. Nic nie wie. Tak. Druga rzecz, formuła all inclusive. Nie wiem, czy wszyscy wiedzą, co znaczy formuła all inclusive, czyli wszystko jest do zjedzenia i wypicia, co jest podane w nieograniczonych ilościach, prawda? Przydatne bardzo przy dzieciach. Tak, bardzo przydatne przy dzieciach, bo jeżeli dzieci lubią lody, gofry, ciasteczka w międzyczasie przekąsić, to jest to bardzo dobra formuła. Ale w Polsce taką formułę znajdziemy, czy nie? Jest jeden hotel w Jarosławcu, z tego co wiem, Bogołębiejski, który miał odszedł od tego. Mhm. Jeden hotel w Jarosławcu, ale ceny są bez przelotu wyższe niż na destynacjach greckich. Okej. No dobra, to przejdziemy do tej Grecji, bo widzę, że ta Grecja ci coś tak wpadła w oko chyba. Ja ostatnio byłam na Wyspie Greckiej i powiem szczerze, że było bardzo fajnie, między innymi dzięki Tobie, chyba w sumie głównie dzięki Tobie, to przejdźmy do tej Grecji i poopowiadajmy, jak jest w Grecji i co warto, gdzie warto teraz się wybrać. Greckich wysp jest mnóstwo i życia zabraknie, żeby wszystkie zobaczyć. Żeby jak na wyjazdy z rodzinne, warto wybrać kurorty ze ślizgawkami, basenami, a takie kurorty są na tych dużych wyspach, czyli Kreta, Rodos, Kos, to są takie wyspy, gdzie praktycznie nie przyjeżdżają Grecy. Mhm. Oni omijają te wyspy greckie, to są kurorty dla Europejczyków, którzy wypoczywają. Gdy jedziemy na romantyczny wyjazd, to fajnie wybrać sobie wtedy mniejsze wyspy, klimatyczne, bez może nawet tego all inclusive, z takim typowo zachowanym greckim klimatem. Także generalnie to zależy od predyspozycji, od tego, co oczekujemy. Mhm. Okej. Którą z wysp teraz byś najbardziej polecała? Masz jakąś taką konkretną, którą byłaś sama? W sumie to nie. Tak naprawdę jak ja osobiście wybieram, czy klientom, czy sobie, to sugeruję się jakością i ceną. Mhm. Zawsze decyduje los. Jak jest dobra cena na Krecie, hotel o dobrym standardzie, z dobrą jakością, a za cenę trzygwiazdkowego hotelu, to warto się wybrać. Okej. Okay. Czekaj, tylko sprawdzę, czy nas słychać. Bo wiesza mi się strasznie ten internet. Och, nie wiem, czym to jest spowodowane. Czy nas słyszycie? Tak, słyszą nas teraz. Ruszyło. Przepraszam za takie opóźnienie, ale naprawdę widzę, że tutaj na podglądzie mi się wiesza i boję się, że nas... Po grecku, słuchaj. Tak. Nie będzie nas słychać. Powiedziałeś, że wszystkie wyspy. No dobrze, a kolejna destynacja, którą ja też często wybieram gdzieś jeżdżąc na urlopy, to jest Turcja.
Co byś powiedziała o Turcji? Turcja też ma dwie odsłony. Albo jest to Turcja, Riviera Turecka, gdzie jeżdżą klienci, głównie też z dziećmi, gdzie jest cały kompleks basenów, ślizgawek i chyba żaden kurort nie jest w stanie dorównać Turcji. Bo jest ultra all inclusive, nastawienie... A co znaczy ultra all inclusive? Bo może nie wszyscy wiedzą. Napoje do bez ograniczeń, również te importowane. Bardzo często 24 na dobę. Czyli można o drugiej w nocy wstać i się napić drinka. I zjeść. I zjeść. Także tam o turystę bardzo dbają i jak zwiedziłam cały prawie świat, to nie ma kraju, który by tak dbał jak Turcja. Albo jest Riviera Egejska. I Riviera Egejska już to jest ten rejon europejski. Czyli tam Marmaris, dobrze mówię? Marmaris, Kusadasi, Bodrum, Turuncz, Içmeler. I tam tak naprawdę już jest nawet 5 km od Grecji. Można zapłacić sieć grecką. I to jest tak, miks... Można przepłynąć chociażby na jeden dzień na Rodos, prawda? Zdecydowanie. Teraz są granice jeszcze póki są pozamykane, ale tak. I tam można wybrać sobie hotele... Taki miks turecko-greckim, czyli jest więcej ślizgawek basenów niż w Grecji, ale mniej niż na Rywierze Tureckiej. Ale można na jednych wakacjach poznać i Grecję, i Turcję. No dobrze, a powiedz mi, a ty wybierasz przeważnie, jeżeli miałabyś lecieć, to tą Turcję, gdzie masz Alanię, gdzie masz Side, czy tą, gdzie masz na przykład Marmaris? Ja serce zostawiłam w Marmaris. W Marmaris. Byłam też w Marmaris, też mi się podobało, chociaż osobiście wolę Side. I właśnie tą część Turcji. Miałam też przyjemność przejechać przez całą Turcję samochodem w tą i z powrotem. Muszę powiedzieć, że jeden z piękniejszych krajów, które udało mi się zobaczyć. Egipt. Teraz moja przyjaciółka jest w Egipcie. Powiem szczerze, zastanawiałabym się, czy w tej porze roku, w okresie czerwca, lipca jechać do Egiptu ze względu na temperaturę. Brzmi groźnie, bo temperatura w Egipcie jest to klimat suchy. Klimat suchy powoduje, że nie czuwamy tego ciepła, tak jak u nas było jeszcze wczoraj. Jest 40 stopni, ale jest łatwo oddycha. No na pewno, że dla lubiących chłodniejsze dni to nie jest to miejsce, ale idzie przeżyć. No dobrze, a co, co wyróżnia hotele egipskie? Na Egipt decydują się klienci, którzy kochają wodę i kochają rafy koralowe i spędzają duży procent czasu w morzu, to przede wszystkim. Też duża ilość basenów ślizgawek za bardzo atrakcyjne pieniądze. W porównaniu do Turcji? Taniej? Taniej. 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 Pomimo tego, że dalej, prawda? Tak. A jakość hoteli w porównaniu do Turcji? Słabsza. Słabsza. Ale ta cała infrastruktura basenowo-ślizgawkowa identyczna. Turcy słyną z fantastycznej kuchni, więc tutaj nie dorównamy. Egipt jednak kuleje. Niemniej nie brakuje w Egipcie wyżywienia. Okay. Ale nie jest tak przepyszne. Nigdy nie byłam w Tunezji i bym chciała, żebyś coś powiedziała o Tunezji, bo być może się wybiorę. Źle trafiłaś, bo ja serca nie zostawiłam w Tunezji, byłam raz. Tak? I ten raz zostawiam. Są ładne plaże. Są ładne plaże piaszczyste, są palmy, w przeciwieństwie do Bułgarii. Natomiast wyżywienie jest zbliżone do Egiptu, czyli no nie wrócimy z nadwagą. No i nie ma tej bogatej flory, co w Morzu Egipskim. Czyli nie ma tej rafy koralowej, tak. Którą można chociażby w Marsalam oglądać, prawda? Tak. Tunezja zaczynała swoje turystykę. Tak naprawdę pierwsze wyjazdy to były do Tunezji. Niestety tam trochę w tej Tunezji sytuacja polityczna skomplikowała, że te hotele się nie rozbudowywały do tego stopnia, co w Egipcie. Jest dobrze, nie powiem, ale... Nie jest to moje miejsce. No ja nie widzę za dużo ofert na tą Tunezję, chociaż z półtora miesiąca temu widziałam oferty gdzieś tam w wysokości 1000 zł, 999 zł, ale to chwila przed wylot i... Dżerba z Tunezji jest takim miejscem, gdzie jest połączona Groblą z Tunezją. To jest taka stworzona wyspa z hotelami, gdzie jest piękna plaża, hotele. Czterogwiazdkowe, nie ma luksusowych hoteli. Tam nie ma pięciogwiazdkowych hoteli, takich z rozmachem, jakie są w Turcji. Powiedziałaś o Bułgarii. Powiem szczerze, że nigdy nie pomyślałabym o Bułgarii jako destynacji, chociaż teraz wiem, że ktoś tam ze znajomych wybiera się do Bułgarii. Jak scharakteryzowałabyś Bułgarię? Bałtyk z gwarancją pogody, bez palm. Bałtyk, ja kocham Morze Bałtyckie, ale nie jest dla mnie dobrym zbiornikiem wodnym do kąpieli. Cieplejsze. Natomiast nie ma tego lazuru, który jest w Morzu Śródziemnym. Ale zdecydowanie jest cieplejsze niż Morze Bałtyckie. Jest dobra kuchnia, ceny są dużo atrakcyjniejsze niż nad Bałtykiem. Są dobre hotele, takie proniemieckie, gdzie klient wraca zawsze zadowolony. To jest idealna destynacja, moim zdaniem, albo dla osób starszych, albo dla osób z bardzo malutkimi dziećmi, bo to jest 1,5 godziny lotu, blisko, promenada, sklepy,
dobra kuchnia, ślizgawki, młodzież bardzo często sobie chwali w Złotych Piaskach imprezy. Kwestia kto co lubi. No dobrze, Majorka? Popularna w Polsce tak jak u Niemców? Nie, absolutnie nie. Majorkę na początek przekreśla cena. Dlaczego tak wysoka? Tak. Jakość Majorki czterogwiazdkowej porównywalnie z tą jakością grecką jest wyższa około 30-40%. Rozumiem. Cena hotelu dobrego czterogwiazdkowego to jest cena hotelu trzygwiazdkowego skromnego na Majorce. Czyli Majorka jest, pomimo tego, że jest tak rozreklamowana, to jest w pewien sposób gorsza. To czemu ci Niemcy tam jest droższa. Niemcy mają inny układ. Niemcy jeżdżą na Majorkę od dawna, dawna. Mhm. Jak się ląduje na Majorce, to większość jest autokarów niemieckich i oni mają inne kontrakty, mają inne ceny. Oni przyjeżdżają całorocznie. Mhm. Więc dla Niemca Majorka wydaje mi się, że jest dużo tańsza niż dla Polaka. Mhm. Okej. Okay. Powiedz, która z dalszych destynacji? Meksyk teraz? Zdecydowanie teraz Meksyk jest hitem cenowym i jako destynacja, jako ciekawe miejsce. Mhm. Tulum, Chichen Itza, cała historia Majów. Do tego jest wesoło, jest dużo walorów przyrodniczych, wyśmienita kuchnia. Mhm. W tym roku bardzo dużo klientów jechało na Majorkę do Meksyku i każdy wrócił zachwycony. Czy to nie było związane z tym, że oni tam nie wymagali testów, czy wymagali? Nie wymagali. Mhm. Natomiast jedno z drugim się nałożyło, jedno nie wpływało na drugie. Okej. Okay. Cena jest na pewno wyższa niż do takiej Turcji, ale to pewnie też jest poniekąd związane z przelotem. Ale jakbyś mogła porównać Meksyk do któregoś z europejskich krajów, europejskich czy tu afrykańskich, które oferują, to znalazłabyś taki kraj? Kurort chyba do Turcji. Do Turcji. Mhm. Duży, bardzo dużo Amerykanów generalnie traktują, mają bardzo blisko ten kraj, jak możemy Turcję. Mhm. Dobre wyżywienie, dużo tego jest, dużo atrakcji dla dzieci, ślizgawki, dużo animacji, zabaw, wieczornych dyskotek. Typowy kurort na rodzinne wakacje i na zabawę. Okej. Okay. Jaką destynację jeszcze byś poleciła? Bo może ja... W tym roku też jako nowość jest... Już 2 lata temu, tylko niestety przerwał COVID, Malediwy. Mhm. I te Malediwy są też atrakcyjne cenowo, zachęcam. Mhm. Jest bezpośredni przelot, nie ma już międzylądowania. Około 10-11 godzin. Czyli trochę krócej niż do Meksyku, prawda? Bo do Meksyku chyba z 13 nie, godzin. Nie, też około 11. Mhm. Podobnie, tylko że w drugą stronę. Mhm. Małe wysepki, idealne na wyjazd we dwójkę dla par. Mhm. Przy takich ofertach, jakie są na chwilę obecną, warto tam chociaż raz w życiu pojechać. Cenowo, rozumiem. Zdecydowanie. W porównaniu do Meksyku taniej czy drożej? Te same pieniądze. Mhm. Tak. I to w tym okresie? W tym okresie teraz. Mhm. Jest też w ofercie bardzo ciekawy Malediwy z rejsem. Mhm. Jachtem. Też w bardzo przystępnej cenie. Też jest to coś takiego innego. Nietypowy kurort, tylko płyniemy sobie codziennie do bezludnej wyspy. Plażujemy. Co wybierać twoim zdaniem? Kraje arabskie, które rządzą się prawami islamu, czy kraje europejskie, czy chociażby kraje, które leżą gdzieś przy Ameryce Południowej, Ameryce Środkowej, czy w Ameryce Środkowej, czy też Północnej? Na co zwrócić uwagę? No bo nie w każdym kraju, na przykład, w którym rządzi się islam, można się zachowywać we właściwy sposób. No zdecydowanie. Każdy kraj ma swoje prawa, jeżeli respektujemy, to jesteśmy tam też dobrze traktowani. Mhm. W Europie oczywiście jest identycznie jak u nas, więc tutaj zasada po prostu kultury, tak jak w Polsce. Mhm. W krajach arabskich zależy jaki jest to kraj, bo kraj typu Egipt, Turcja, który jest otwarty na turystów, identycznie jest jak w Polsce. Mhm. Przy czym wejście do meczetów z zakrytymi kolanami dla kobiet. Mhm. Tak. Natomiast u nas podobnie w kościele jednak nie jest to może mile widziane, żeby w krótkiej spódniczce przyjść. Mhm. Natomiast kraje, które są mniej otwarte na turystów, Emiraty Arabskie, Katar, już jest bardziej restrykcyjnie i rzeczywiście tam nie ma przelewek. Coś, czego nie wolno, to nie wolno. I nieprzestrzeganie wiąże się z nawet więzieniem. Informujesz swoich klientów, jak do Ciebie przychodzą i wybierają taką destynację? Zdecydowanie tak.
Ostatnio słyszałam, że Emiraty Arabskie to takie wysokie, wielkie budynki na piasku i tak naprawdę nie ma, na pustyni i tak naprawdę nie ma zieleni. Czy to prawda? To prawda. Są też miłośnicy Emiratów Arabskich. Ja w tych Emiratach Arabskich miałam okazję być 2 razy i też nie skradły mojego serca, ale zdecydowanie trzeba zobaczyć je chociaż raz w swoim życiu i samemu ocenić. I wszystko jest duże, wszystko jest na pokaz. Dużo budynków jest niezamieszkałych niestety i nie robi to efektu takiego jak w Singapurze, że to miasto świeci nocą. Jest raczej tak smutno, wszystko jest przygaszone. Natomiast no, was zobaczyć warto. Powiedz mi, bo ty pracując w biurze podróży, będąc właścicielem biura podróży, Top Travel, masz okazję wielokrotnie zwiedzać różne hotele, żeby przekonać się na własnej skórze, jak to wygląda. Który twoim zdaniem hotel był taki najlepszy, który tobie skradł serce? Chyba nie ma takiego jeszcze. Jeszcze taki się nie pojawił. A ile tak miałaś okazję zwiedzić miejsc? Miejsc? Dzięki właśnie tym podróżom. Ojej, to nie zliczyłam, ale to jest około 4 wyjazdów rocznie. Hoteli są to ogromne ilości, bo wyjazdy szkoleniowe wiążą się z oglądaniem minimum 10 hoteli dziennie przez cały tydzień. To jest około 80 hoteli. Pamiętam z reguły te hotele bardzo słabe i te hotele bardzo dobre, natomiast dość restrykcyjnie już podchodzę do tych hoteli też. Po tylu latach nie jest łatwo zadowolić. Nie ma miejsca, które by tak skradło moje serce chyba bardzo. Znaczy, który by aż tak wbił mi się w pamięć, że pamiętam ten hotel. Ja teraz miałam przyjemność rozmawiać z jedną osobą i ona mi powiedziała, ona dość często podróżuje ze swoim mężem i ona mi powiedziała, że słuchaj Karolina, byłam w takim hotelu, który wszystkie inne do tej pory, w których byłam, to się chowają. To był akurat hotel w Meksyku, jak pokazywała mi te piękne plaże, które są bardzo podobne do tego, co widziałam na Zanzibarze, bo piasek tak wydaje mi się przynajmniej podobny. Śniadanie, wiecie, talerz z jeżynami, z malinami, 12 rodzajów soków świeżo wyciskanych. No, ciężko chyba w Europie. O, jeszcze szampan do śniadania, który piją z... A to może ja jestem rozpuszczona, bo generalnie bywam w takich miejscach, a już na mnie to nie robi wrażenia. Więc generalnie mówię, ten poziom zmanierowania na wyjazdy u mnie już wzrósł do maksimum i ciężko mnie czymkolwiek zaskoczyć. Jest to dla mnie coś takiego naturalnego. Te hotele, które znajdują się po tamtej stronie globu, czyli Meksyk, Dominikana, no ja miałam przyjemność być na Jamajce i bardzo mi się podobała ta Jamajka. Tam też szampan na śniadanie z tym sokiem pomarańczowym, też duża ilość owoców. Czym one się różnią od tych europejskich i tych arabskich hoteli? Tak naprawdę to jest podejście klienta, klient, który wymaga. Jeżeli jeździ do danego kraju, Niemiec, to Niemiec będzie wymagał, żeby to wszystko było solidne, czyste i ten hotel stara się pod Niemca. Meksyk stara się bardzo pod Amerykanina, więc ta forma, ten szampan do śniadania, te wszystkie dodatki to często są bardzo pod jakiś kraj. Myślę, że one tak bardzo się ze sobą nie różnią. Może trochę plażami, bo chyba plaże w Meksyku ładniejsze niż w Turcji. Zdecydowanie, kolorem wody i plażami na pewno. Tak, myślę, że kolorystycznie podobnie też do Seszeli, bo byłam na Seszelach. Na Zanzibarze, tak jak powiedziałam, piasek taki puch, piękny i tak jak się nieraz mówi, że można odpocząć w Turcji tak samo jak w Meksyku, to po tym co zobaczyłam na tych zdjęciach, to jednak stwierdziłam, że tak samo się nie odpocznę jak w Turcji. Powiedz mi, jak kwestie teraz te covidowe? Covidowo zmienia się to na bieżąco często 2 razy dziennie. Trzeba na cały czas być jakby, jesteśmy my jako biuro, kontrolę nad tym mamy. Na chwilę obecną są Cypr, Albania, Czarnogóra, Chorwacja. To są kraje, które nie wymagają w ogóle testów, czy jest się szczepionym, czy nieszczepionym. Jeszcze całkiem niedawno Cypr wymagał testy nawet dla osób zaszczepionych i to dwukrotne. Przed wyjazdem i w trakcie pobytu. Na chwilę obecną te testy wcale nie są wymagane, więc prędkość zmian jest bardzo duża. W pozostałych krajach? W pozostałych krajach Grecja już wymaga tylko antygeny od kilku dni, już nie PCR-y. Hiszpania również antygeny, ale dla osób niezaszczepionych. Jeśli minęło 14 zaszczepiony? Dni. Tak, zaszczepiony, ale okres karencji 14 dni i wtedy jest się zwolnionym od drugiej dawki. Jedynym krajem,
który mi teraz przychodzi do głowy, który wymaga testów dla zaszczepionych i niezaszczepionych, jest Egipt. Mhm. Natomiast te testy są wykonywane na miejscu w Egipcie. Idzie to cały samolot, jest obsłużony w ciągu 40 minut i jest to koszt $30 albo jest zawarte w cenie imprezy, zależy od oferty. Czyli jakieś 120 zł, no 150 zł. Tak. U nas PCR kosztuje około 450 zł. Tak jest. Więc nie jest drogo. No dobrze, a ty wybierasz się gdzieś na urlop w tym roku? Tak. Zrobiłam już sobie rezerwację na wyjazd marzeń, który być może nie dojdzie do skutku. To są Indie z Varanasi. Wyjazd, który chodzi za mną. To jest południowa czy północna? Północna. Północna z Gangesem. Czyli ta gorsza? Ta biedniejsza. Biedniejsza. Ta ciekawsza. Mhm. Marzyłam o tym całe życie. Odkładałam wiedzę, mam już prawie jak pilot. Mhm. Kiedy w końcu dokonałam rezerwacji, coś się obawiam, że ten wyjazd nie dojdzie do skutku, będę musiała go przełożyć. Czemu? Ze względu na COVID? Tak. Jest to już wyjazd przekładany, ponieważ wcześniej miałam zarezerwowane Filipiny, no ale wyjazd był odwołany z uwagi na COVID w lutym. Przełożyłam na Indie, no zobaczymy. W Indiach ta sytuacja covidowa nadal jest taka tak, duża? Tak, znaczy tak podają media, tak. Słuchajcie, jeżeli macie ochotę jechać gdzieś na fajną wycieczkę i być super obsłużonym, to ja polecam osobiście Kasię. Kasia odebrała ode mnie telefon nawet w święto. Trochę spanikowałam, bojąc się, że testy PCR nie zostaną wprowadzone w system, a ja przez to ze swoją rodziną nie polecę na urlop. Katarzyna przeżywała razem ze mną, ale podtrzymywała mnie na duchu, mówiąc, że coś wymyślimy, nie martw się, damy radę. Także jeżeli chcecie pojechać i być w pełni obsłużonym, to ja polecam biuro Top Travel, które mieści się na ulicy Zielony Rynek 3/1 na rogu ulicy Targowej. Tak jest. Tak, Top Travel. Słuchajcie, dzisiaj moim gościem była Kasia Makuch-Michałek, właścicielka biura podróży Top Travel i z nią rozmawialiśmy o podróżach. Jeżeli macie jakieś zapytania, to jedźcie, wybierzcie wycieczkę i jedźcie na wakacje swoich marzeń. Warto. Bardzo Ci dziękuję, Kasia. Dziękuję. Thank you.